tutaj taki przykład jest prosty. Na tym placu uszkodzonym. Ty chcesz sobie zrobić Allroada? Allroad, Audi. Żeby nie parkować drzew. Drzew, właściwie aut. Pod drzewami podczas wichury, chociaż nigdy nie wiadomo kiedy zawieje. Zawieje, zamiecie. Je było zdrowo. Tu jeszcze z panoramką. Albo raczej to był dach. A więc tak, co panorama przeszkodziła w czym, że dach jest po dachowaniu? Nic, no trzyma się twardo, szyba wybita, szkła nie ma. 5008 czy 3008, raczej krótszy. Raczej po dachowaniu. Chociaż z daleka można było domniemywać. Za szybko jechał, za dużo mocy w tych prądownikach. Można było domniemywać, że nie widząc tego błota z bliska, że drzewo grubym konarem poszło. Ale podłużnica, beleczka, tylko poskładać, fuk, fuk, fuk i nówka. Można było domniemywać, że było to drzewo na dachu, ale jednak kulał się ostro. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.